Nazywam się Kuba Żeligowski. Głównie jestem kojarzony jako projektant biżuterii. Projektuję ją od ponad 20 lat, ale tak naprawdę moją pasją, coś co zawsze chciałem w życiu robić, to było malarstwo. W tej chwili jestem, można powiedzieć, w fazie malowania na drewnie. Można powiedzieć, że to są w zasadzie rzeźby obrazy, płaskorzeźby. Wyrzeźbiłem kilka obrazów, namalowałem tylko i wyłącznie za pomocą siekiery i noża. Teraz chcę spróbować sprzętu takiej frezarki wielofunkcyjnej, którą chciałbym troszeczkę się pobawić. Też myślę, że to będą bardzo niekonwencjonalne użycia tego sprzętu. Bardzo fajny efekt, jak jeszcze do tego dojdą kolory, to zostanie oszlifowane i jeszcze sprecyzowane, że tak powiem, skontrastowane, no to uważam, że w ogóle super narzędzie jak dla mnie. Trafiłem w dychę po prostu. Oprócz malowania, oprócz takich płaskorzeźb, można powiedzieć rzeźby obrazów, zacząłem też mocniej pracować w drewnie. To jest stolik. Stołek z grabu, który został przywieziony z lasu i tutaj w środku jest zalane żywicą gniazdo ze skorupkami ptaków, które się wykluły, też znalezionych. Też gniazdo zostało znalezione, skorupki zostały znalezione, zalane w stołeczek, na którym sobie można usiąść i posiedzieć na tym gnieździe. I znowu będziemy katować narzędzia w nietypowy sposób. No ale też to myślę, że dla nich też będzie niezły test i możliwość pokazania ich wytrzymałości. Podczas sprzątania ogrodu znalazłem zaschniętą śliwkę i jak zobaczyłem te kolory po przecinaniu jej, to nie byłem w stanie tego wrzucić do kominka oczywiście, tylko odłożyłem i mam taki zamiar, żeby zrobić z fragmentu takiego drewna wisiorek, który będzie połączony z bursztynem bałtyckim. To jest biżuteria niekonwencjonalna, trochę szalona, trochę nietypowa. Bardzo ważnym dla mnie też w projektowaniu jest to, żeby biżuteria miała swoją historię. Żeby coś oprócz tego, że jest zwykłą błyskotką, to jeszcze o czymś opowiadała. Mój pomysł na działanie nazywa się wielkowiejskość. Wielkowiejskość jest ściśle związana z wielkomiejskością. Moją myślą przewodnią w malarstwie i w ogóle w działaniach twórczych jest tworzenie takich rzeczy, które nie będą ludzi dołować, a będą jakby dodawać im energii i chęci do działania we własnych dziedzinach. Moimi odbiorcami również, to co zauważyłem, są dzieciaki. Moja koleżanka kupiła kiedyś ode mnie obraz i twierdząc, że jak jej dziecko zaczyna marudzić, to ona ten obraz pokazuje swojej córce i córka się uspokaja. Dzieciaki bardzo fajnie reagują na to i w taki sposób właśnie jak mi się podoba, że one po prostu się na to gapią i mówią fajne, podoba mi się.